Nieustannie wprowadzamy na rynek nowe technologie i wysyłamy w kosmos złożone teleskopy, które sięgają dalej niż kiedykolwiek wcześniej w głąb kosmosu, a mimo to nie mamy wciąż pojęcia, co tak naprawdę dzieje się na naszej niebieskiej planecie. Możemy obecnie jedynie spekulować na temat śladów cywilizacji i stworzeń, które ukrywają się w odludnych głębinach morskich lub w sercu dżungli. Razem z Wami chcielibyśmy rzucić dziś trochę światła na ziemskie ciemności. Przyglądamy się kilku rzadkim odkryciom naturalnym, które pokazują nam różnorodność i piękno naszej planety Ziemi. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnij dać nam kciuka w górę i kliknąć subskrypcji, aby niczego nie przegapić. Zostań też do samego końca, aby dowiedzieć się o dziwnym nowym stworzeniu, o którym prawdopodobnie nigdy wcześniej nie słyszałeś. Ogromna dżungla. Międzynarodowi eksperci byli pod wrażeniem sensacyjnego odkrycia dokonanego przez zespół speleologów w Chinach kilka miesięcy temu. Naukowcy z autonomicznego regionu Guangxi spotkali ogromny lejek rasowy, który przypomina naturalną kapsułę czasu. Doskonale zachowany pierwotny las drzemie na dnie jamy o długości 300 metrów i szerokości 150 metrów. Po zejściu na linię do odosobnionego leśnego świata, zespół eksploracyjny napotkał sięgające do ramion zarośla i drzewa o wysokości ponad 100 stóp. Ale to nie wszystko. Naukowcy podejrzewają, że las jest także domem dla niezliczonych małych zwierząt, które są nam obecnie zupełnie nieznane. Takie zapadliska zwykle występują na obszarach krasowych. Te formy terenu powstają, gdy deszcz pochłania dwutlenek węgla z atmosfery, tworząc kwas węglowy. Lekko kwaśne opady przesiąkają następnie przez pęknięcia i otwory w skale. Ponieważ woda deszczowa rozpuszcza kalcyt, marmur oraz dolomit, tworzy charakterystyczne jaskinie, strumienie i szamba. Jaskinia Son Dong. Niebawem okaże się, jakie sekrety zwierząt drzemią w chińskim leju. Jaskinia Son Dong w Wietnamie pokazuje, jak przełomowe może być rozszyfrowanie tak ukrytego świata. Ten masywny kompleks, odkryty w 1991 roku, rozciąga się na długość 8 km i obejmuje co najmniej 150 pojedynczych jaskiń. Jednak napotkamy tutaj nie tylko nagie kamienne ściany i dziwaczne formacje stalaktytów, są tutaj także jeziora, rzeki, a nawet dżungla. Jaskiniowa dżungla obejmuje nie tylko rzadkie rośliny, takie jak niektóre storczyki i cisy, ale także wiele nowo odkrytych gatunków zwierząt. Ponieważ fauna mogła tu bez przeszkód kwitnąć, jaskinia Son Dong jest obecnie domem dla ponad 100 gatunków ssaków, 70 różnych gatunków ptaków i ryb oraz 60 gatunków płazów. Zwierzęta, o których nic nie wiedzieliśmy przed eksploracją jaskini, to dołg o szarych nogach i antylopa Saola. Od 2013 roku do tego zapierającego dech w piersiach kompleksu mogą zaglądać również turyści. Jeśli chcesz być jedną z 700 osób, które mogą odwiedzić jaskinię Son Dong między lutym a sierpniem, musisz wydać 3000 euro i być w dobrej kondycji fizycznej. Bo aby dotrzeć do jaskini, która leży głęboko w sercu dżungli, trzeba wyprawy, która zajmuje kilka dni. Łaciata zebra. Zwykle zebry są znane z charakterystycznych pasków, ale młode zwierzę, które kilka lat temu uchwycono kamerą w Kenii, wyraźnie wyróżnia się na tle tego powszechnego wzorca. Schwytany na obszarze chronionym Masai Mara źrebak ma ciemne ciało ozdobione dziesiątkami białych kropek. Nie mamy tu jednak do czynienia z nowo odkrytym podgatunkiem, lecz z okazem cierpiącym na tzw. pseudomelanizm. Niestety ta mutacja genetyczna może zagrozić dalszemu życiu źrebaka. Ponieważ to zwierzę wizualnie wyraźnie różni się od reszty stada, może szybko stać się celem przeróżnych drapieżników. Ponadto ostatnie badania sugerują, że zwykłe paski zebry pomagają zmylić nawet muchy, które przenoszą niebezpieczne choroby. Ale to tylko jedna z kilku teorii, które zajmują się tajemnicą paskowania zwierząt kopytnych. Inni eksperci uważają, że paski służą do regulacji temperatury lub kamuflażu. Siubil. Siubil to naprawdę wyjątkowy ptak. Jego dziób wyróżnia się w świecie pierzastych ziemskich zwierząt. Za pomocą haczykowatego czubka może on chwytać zwinną zdobycz, taką jak ryby, żaby, a także węże.
Majestatyczne zwierzę, które występuje głównie w Sudanie Południowym, Zambii, Tanzanii i Ugandzie, przypomina cierpliwego wędkarza. Dziób pozostaje nieruchomy, dopóki nie przepłynie w pobliżu przysmak. Ptak następnie uderza swoją masywną głową w dół w mniej niż sekundę, po czym odwraca czaszkę do tyłu i opiera się na skrzydłach, aby się nie przewrócić. Niektóre starożytne rzeźby sugerują, że pojawił się on kiedyś w starożytnym Egipcie. Niestety, obecnie sklasyfikowany jest jako gatunek zagrożony. Według aktualnych badań żyje tylko od 5000 do 8000 tych okazów. Sicurina madla. Znany również jako Madla Cave Mash Weaver, Sicurina madla ucieleśnia jeden z najrzadszych gatunków pająków na naszej planecie. Te pełzające stworzenie można znaleźć tylko w Teksasie, gdzie do tej pory odnotowano je w 9 różnych jaskiniach. Pająki, które mają zaledwie kilka milimetrów i spędzają całe życie w podziemnych środowiskach, zostały uznane za zagrożone i wywołały spore zamieszanie w 2012 roku. Wtedy w głębokiej na 10 stóp jaskini w San Antonio odkryto grupę pająków, co spowodowało natychmiastowe wstrzymanie budowy tunelu pod autostradą o wartości 15 milionów dolarów. Saiga. Tym, co od razu rzuca się w oczy saidze, to wyjątkowy nos, przypominający rodzaj tułowia. W związku z tym naukowcy zakładają, że złożona struktura nosa pokryta gęstymi włosami i gruczołami śluzowymi służy do ogrzewania i nawilżania wdychanego powietrza. Nos jest prawdopodobnie również odpowiedzialny za doskonały węch zwierząt kopytnych. Niestety mieszkańców eurazjatyckich stepów czeka niepewna przyszłość. Już w latach 20. XX wieku saigi uważano za prawie wymarłe, ale na szczęście udało im się zwiększyć populację do 2 milionów do lat 50. Dzisiejsze szacunki mówią o zaledwie 100 tysiącach okazów. Z powodu polowań, a także kłusownictwa, populacja ponownie zaczęła drastycznie się zmniejszać, co z kolei ma bezpośrednie konsekwencje dla zachowania stepów oraz łąk. Pantera śnieżna. Pantera śnieżna zadomowiła się między innymi w górach Nepalu, Indii i Rosji. Wędrując po skalistym i nierównym terenie, te niesamowite zwierzęta polują samotnie na gryzonie i średniej wielkości zwierzęta kopytne na wysokości do 20 tysięcy stóp. Niestety ci wyjątkowi myśliwi, którzy w przeciwieństwie do innych wielkich kotów nigdy nie ryczą, są dziś niezwykle rzadko spotykane. Lampart śnieżny został sklasyfikowany jako krytycznie zagrożony. To, że populacja dużych kotów zmniejszyła się tak drastycznie, wynika z wielu różnych czynników. Z jednej strony na panterę śnieżną polowano masowo ze względu na jej futro. Kości zwierząt są bardzo pożądane w tradycyjnej medycynie chińskiej. Ponadto istotnym problemem jest zwyczajne polowanie na te zwierzęta. Indyjska żaba purpurowa. O tym, że coś takiego jak indyjska żaba purpurowa w ogóle istnieje, wiemy dopiero od 2003 roku. Ten współczesny gatunek pochodzi tylko z południowo-zachodniej części Indii i jest gatunkiem anurana, chociaż wraz z gatunkiem siostrzanym ucieleśnia własną rodzinę płazów. Oprócz dużego, nabrzmiałego ciała, indyjska żaba purpurowa zwraca na siebie uwagę niezwykłym kształtem głowy. Podczas gdy większość żab ma wyraźne, duże wybrzuszenia, ten przedstawiciel ma małe oczy i spiczastą czaszkę przypominającą kreta. Fakt, że istnienie tego niezwykłego płaza odkryto tak późno, wynika prawdopodobnie z faktu, że żaba purpurowa większość roku spędza w ukryciu, w ziemi. Tam żywi się termitami. Dopiero gdy nadejdzie monsun, opuszcza podziemie, aby rozmnażać się przez okres około 2 tygodni. Analiza genetyczna w ostatnich latach dopiero wykazała, że mamy w tym przypadku do czynienia z czymś w rodzaju prawdziwej, żywej skamieniałości. Purpurowa żaba oddzieliła się od innych gatunków anuranów już blisko 100 milionów lat temu. Wiktoria Królewska. Przyjrzyjmy się jednemu z najbardziej imponujących gatunków roślin w lasach deszczowych Amazonii. Jak sugeruje angielska nazwa gigantycznych lilii wodnych, Giant Amazon Water Lily, wymiary roślin przekraczają wszelkie typowe wymiary. Zazwyczaj Wiktoria Królewska rośnie w płytkich wodach południowoamerykańskiej dżungli. Widoczna część gigantycznej rośliny, tak zwana blaszka liściowa, ma średnicę dochodzącą do 3 metrów. Łodyga, która znajduje się pod powierzchnią wody, osiąga długość nawet 8 metrów.
Przy tych wymiarach imponujące rośliny wodne są w stanie unieść ciężar do 50 kg. Jednak roślina kwitnie tylko przez 2 dni, zanim usycha. Zazwyczaj lilie wodne kwitną po raz pierwszy wczesnym wieczorem, prezentując biały kolor i wydzielając słodki zapach ananasa. Wydzielany zapach służy do przyciągania niektórych chrząszczy, które są odpowiedzialne za zapylanie. Rano lilia wodna zamyka się, a następnego wieczora po raz ostatni otwiera swój kwiat. Tym razem jednak w kolorze różowym. Kwiat po zapyleniu opada na dno wody, gdzie nasiona będą się rozwijać i będą też rosnąć następnego dnia. Grzyb zombie. Niewiarygodne, ale prawdziwe. W lesie tropikalnym odkryto grzyba zdolnego do kontrolowania umysłu. Kiedy mrówka zostanie zarażona opiokordyceps, zamienia się w bezmyślnego zombie. Jak to możliwe? Najpierw strzępki, podobnie jak włókna grzyba, wnikają w głowę pełzającego stworzenia. Stamtąd pasożytniczy grzyb przedostaje się do mózgu, gdzie drastycznie zmienia zachowanie żywiciela. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, mrówka udaje się w miejsce, które oferuje grzybowi idealne warunki do życia. Owadem manipuluje się w taki sposób, że gryzie dolną stronę liścia lub korę drzewa, tylko po to, by potem umrzeć. W martwym ciele mrówki grzyb może teraz rozwinąć nowe owocniki i zarodniki, które albo spadają na ziemię, albo są przenoszone przez wiatr do nowych ofiar. Znaleziska kopalne sprzed 48 milionów lat pokazują, że ta manipulacja ma starożytną historię. Już wtedy mrówki wgryzały się w liście w nienaturalny sposób. To, co początkowo wydaje się zarówno dziwne, jak i przerażające, ma ekscytujący potencjał w świecie medycyny. Grzyby zombie zawierają pewne substancje, które mogą pomóc w znalezieniu lekarstwa na nowotwory. Pasożyty mięsożerne. Trzeba przyznać, że widok dorosłego jaguara lub anakondy może być przerażający. Nie powinniśmy jednak zapominać, że największe niebezpieczeństwo czyha czasem ze strony tych stworzeń, których nie jesteśmy w stanie dostrzec gołym okiem. Wszystko zaczęło się obiecująco. W 2011 roku zespołowi badawczemu udało się odkryć legendarne miasto La Mosquita w honduraskiej dżungli. Osada poświęcona bogu małp została prawdopodobnie opuszczona przez Azteków około 1520 roku po wybuchu poważnej fali chorób. W tamtym czasie rdzenni mieszkańcy nadal wierzyli, że padli ofiarą kary boskiej. Jednak naukowcy byli zszokowani odkryciem, że plaga się nie skończyła. Wielu członków ekspedycji zaraziło się chorobą, którą można przypisać mięsożernym pasożytom. Patogen migrował do błon śluzowych jamy ustnej, a także nosa i praktycznie je zjadał. Gdyby badaczom nie udzielono wówczas natychmiastowej pomocy, niektórzy z nich najprawdopodobniej mogliby stracić życie. 224 nowe gatunki. Zrozumiemy, ile tajemnic wciąż kryje lądowy świat zwierząt i roślin, gdy spojrzymy na liczne nowe odkrycia, które zostały odnotowane w ciągu roku w nadbrzeżnych stanach Mekongu w Azji Południowo-Wschodniej. Obszar fauny i flory mógłby zostać poszerzony o 155 roślin, 35 gadów, 17 płazów, 16 ryb i jednego ssaka. Ten ostatni to langur popa, gatunek małpy, który osiąga długość ciała 60 cm i waży 8 kg. Na wyżynach Wietnamu naukowcy natknęli się na żabę grzebiuszkową. Chociaż mały płaz dopiero co został odkryty, już teraz jest zagrożony. Jego naturalnemu środowisku zagraża wylesianie. Szczególnie interesujący jest wygląd nowego gekona. Wygląda tak, jakby jego górna część ciała wpadła do żółto-pomarańczowego garnka z farbą, podczas gdy jego brzuch jest w odcieniu szarości. Żadne inne znane zwierzę na planecie nie ma tak dwukolorowej powłoki. Ta separacja kolorów działa jak wyrafinowany mechanizm kamuflażu. Gdy gekon siedzi na porośniętej mchem skale, trudno jest go rozpoznać. Krokodylotraszka i stinkbug flower. Krokodylotraszka jest jednym ze stworzeń odkrytych w dorzeczu Mekongu. Odkrycie tego nowego podgatunku było dość ciekawe. Kiedy biolog z Tajlandii przeglądał 20-letnie czasopismo podróżnicze, zobaczył zwierzę, które wcześniej nie było znane nauce. Ekspert nie wahał się i wraz ze swoim zespołem udał się do Parku Narodowego Doi Phu Kha. Odniósł sukces. Traszka została znaleziona na gęsto zarośniętym terenie bagiennym.
Podczas gdy tu naukowcy mogli cieszyć się z powodu swojego odkrycia, prawdopodobnie zmarszczyli nosy po odkryciu nowego gatunku rośliny. Chociaż Stingback Flower wygląda pięknie na pierwszy rzut oka, jak sama nazwa wskazuje, tak naprawdę śmierdzi. To, co było ekscytującym nowym odkryciem w świecie naukowym, od wieków było znane miejscowej ludności. Cuchnący kwiat od pokoleń jest popularną przyprawą wśród ludu Isan. Inne ekscytujące znaleziska zwierząt to wąż, ślimak, ryby apogonowate, gekon z palcami łukowatymi i ropucha włochata. Teraz kolej na Ciebie. Które odkrycie najbardziej Cię urzekło? Czekamy na Twój komentarz pod spodem. Daj nam też kciuka w górę i kliknij subskrypcję, jeśli podobała Ci się dzisiejsza wycieczka do fascynującego świata natury. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia kolejnym razem.